Jest jeszcze balkonik. Czy tam, nie a, wiem, to spacerniak, tak. No, spacerniak, dokładnie. Więc co możemy robić, to możemy robić jakby takie odwrotne więzienie, nie? Jak wszyscy siedzą w więzieniu, później wychodzą na spacerniak, to tutaj wszyscy będą na zewnątrz i będą wchodzić na 10 minut, żeby się ogrzać, nie? Będziesz miał wydzielony czas, żeby postać... W sumie może by koksownik zamówić, wiesz, tego typu rzeczy. No, jest dużo, dużo opcji. Albo kosz na śmieci wyniosę, podpalimy, coś tam się zrobi, nie? O, nie? No, później się powie, że to, nie wiem, jakiś hop z Gdyni przyjechał, panie, czy to był taki burdel się tutaj zrobił, wieś kosmiczna. Coś tam krzyczeli o kebabie czy o ananasie, już nie wiem. Na serio sobie wyobraziłem tutaj 600 osób i od razu, wiesz, no siło rzeczy, by ludzie wychodzili właśnie na ten trawnik, nie? No i potem, potem by zaczęła być jakaś piramida, wiesz, wieża z ludzi. Nie, w niektórych jakichś krajach się robi takie wieże z ludzi, robią takie akrobacje, wiele osób, nie? Jest coś takiego. A to, no, a to przypomnę, we Włoszech coś takiego się nie dzieje, czy tam w Hiszpanii, czy gdzieś tam, w tamtym kierunku? Nie wiem, czy ja tego nie mylę z obrzucaniem się pomidorami, no ale tą swoją drogą. Ale oni, też jednak, no... Oni się tam w tej konstrukcji obrzucają kleksami, podejrzewam. No, to też, nie? Ale co chciałem powiedzieć, co jeszcze pomyślałem sobie, to zauważ, że masz też taką kwestię, że jak jest cyrk, no tak, to masz te samochody z klaunami i tam się tych klaunów trochę ładuje, nie? Tam z gdzieś, ile, 15 klaunów do jednego samochodu, czy coś takiego? Ile ten klaun, ile taki samochód ma metrów sześciennych, tak? Se pomyślisz, ile by osób się zmieściło do takiego jednego pokoju, tak wiesz, w trzech wymiarach, nie? W trzech wymiarach. No. Nie, no to tutaj by była piramida do drugiego piętra pewnie, z tych ludzi, jak nie trzeciego. Tak potem by ktoś by na bank wszedł do sąsiada nade mną i... No i byłaby jakaś imba, no. Dobra. Spokojnie, zaczynamy oczywiście kolejny pojedynek, jest to półfinał ESL Open Cup, 160. edycja europejska. Christianer będzie tutaj próbował wygrać z Max Paxem, z Duńczykiem, który dopiero co wygrał ze Spiritem. Ciężkie to zadanie, już widzieliśmy na początku lekkie próby opóźnienia Max Paxa, blokował pylonem, tutaj Christianer, pylon został anulowany. Podobnie kończył swojego Nexusa, Max Pax minimalnie szybszy, ale Christianer ma chyba jedną próbę przewagi, więc to się tak wszystko jakoś wyrówna. No ale przynajmniej wybrali inne technologie. Max Pax uznał, że zagra Stargate'a i dwie Oracle, natomiast Polak Sentry... Oho! Sentry i Twilight Council. No szkoda, że trzy proby, bo to mogła być jedna proba zamrożona. Dokładnie. No trudno. W każdym razie... Twilight Council kontra Twilight Council właśnie, nie? Christianer ma to dużo wcześniej, więc zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. No Blink będzie dużo wcześniejszy, może będzie jakaś presja szybsza. Na razie presję wykonuje oczywiście Max Pax. Te dwa stalkery tak nie do końca teraz są w pozycji, żeby czegokolwiek bronić, chociaż teraz wyskakują dwa kolejne. Sentry, no tak troszeczkę niebezpiecznie nam tutaj wyskakują, ale z drugiej strony co robi, to targetuje tylko próby Max Pax. No i głównie też o to chodzi, nie? On by mógł tego pewnie jednego sentry zestrzelić, ale pięć próbów wydaje się być dosyć dobrym pomysłem tutaj. No i na ten moment Christianer tak odrobinkę do tyłu już. Jak widzimy, halucynacja nie zadaje obrażeń. Ale przynajmniej widzi, gdzie te Oracle stoją, więc jakby rotowały, no to można ustawić dobrze stalkery do obrony. No to już trochę ciężko właśnie, po tej stracie probek. Łącznie 6 tracił Christianer. Trzecią bazę zaraz zagra Max Pax. Mam nadzieję, że jakieś okienko czasowe tutaj znajdzie Polak, żeby zaatakować. Szkoda, że w ogóle Blinka nie ma szybszego, bo powinien mieć. Skoro on zdecydował się właśnie na Twilight Council wcześniej, to ten Blink powinien być szybszy, a będzie to prawie w tej samej chwili się ukończy. O wow, no dobra. Obie no sentry. Właśnie. I to było bardzo bolesne, bo to jest 200 minerałów, 200 gazu, które zostało stracone. O Boże, co tu się dzieje w ogóle? To są szpaki, kruki, czy inne jakieś ptaki, no. Takie małe. No tutaj wiadomo, te pandy, one jakąś nazwę miały. Zawsze ktoś na czacie wiedział. Tak. Stukle, czy krowa, czy byk? Tak, właśnie tak mówię, wow. Że ta krowa to tak lepsze czasy widziała, nie? W ogóle. Jesus Christ. Kiedyś to było. Kiedyś to było, nie? Boże, ten tutaj też. Fajne traktory mapy, tak. Tutaj jest jakieś kości, monety, złote. Może oni za te monety kupują te krowy czy coś, kto wie. W każdym razie... I dają krukom. Tak, dokładnie.
O, Blink jeszcze nie gotowy do tego jeszcze. Okej, dobra, jedna Oracle została zestrzelona. No i zaraz zobaczymy właśnie, co z tego tutaj wyjdzie, bo tutaj jeszcze trochę Stalkerów wyskakuje. I on chyba będzie próbował to zamknąć, no dokładnie tak. Ten Blink tak troszeczkę tutaj lepiej wyszedł według mnie Max Paxowi, bo on zniszczył tego jednego Stalkera i po prostu się wycofa. No i to będzie tyle na ten temat. No i jeszcze, no to jest kontrola jednostek, jest naprawdę bardzo dobra ze strony Max Paxa. On widzi, okej, dobra, to się wszystko odsunęło, to teraz wracajmy tutaj. No i przypał. Ciężki temat. Ale jako tako idzie, powiedzmy. Na pewno był w lepszych grach Christianer. No jedyna nadzieja w tym ataku, co tu będę czarować. No ma 38 probek do 56, jedną bazę mniej. No wygrać musi, bo się dusi teraz Christianer. Ekonomicznie się dusi. Atakuje. Ile tych Stalkerów teraz jest? 17 do 16, a też Max Pax będzie mieć nawet dwie baterie, w sumie nawet trzecią, bo jeszcze w naturalu jedna i to też pewnie trochę może pomóc. No, to jest ta jedna chwila, ten jeden atak, który musi wygrać Polak. 20 Stalkerów do praktycznie 18 w tej chwili. Super bateria, dobry blink Max Paxa. Minimalizuje obrażenia, no i to chyba jest koniec, bo... Co tak naprawdę może zrobić? Mm-hmm. Tutaj jeszcze ta Oracle zamrozi. Oh, wow. No tak. W zasadzie całą linię minerału bez żadnego problemu, no to rzeczywiście bolało i to bardzo mocno. No to jeszcze jakaś taka próba zablinkowania tego wszystkiego, jest bardzo pobijane są te wszystkie jednostki. No i GG Max Pax 1-0. Solidna obrona, bardzo fajny multitasking, może by, przynajmniej ja tak na to patrzę, naprawdę wyszło solidnie. Jak się nazywa? Kończy się... data ważności na myszkę Miki. Co? Wow, w sensie... ona tak dawno temu została zrobiona? Jo. I teraz jakby, jak to się kończy, ten cały, prawa autorskie, a tak? A to ile lat to trwa? Bo w przypadku niektórych jakichś klasycznych utworów to chyba było ze 100 lat. No, to właśnie, no bo ona ma 100 lat. Wow! Ona w latach 20 została zrobiona, wow. Chyba, jeśli dobrze pamiętam. Okej. Znaczy, tak przynajmniej gdzieś czytałem, ale nie wiem w sumie, czy to prawda, powiem szczerze, to może być fake news. Czyli każdy będzie teoretycznie mógł wykorzystać wizerunek myszki Miki w swoich, w czymkolwiek tak naprawdę chce, tak? Jo, wow. Dokładnie. Beka, co? To jest huge. No. Może coś zrobimy z tym? Anime myszka Miki. Sorry, to jest pierwsza rzecz, którą ja bym chciał zobaczyć. Anime myszka Miki. Był anime Batman, było anime Gwiezdne Wojny. Było w ogóle anime, co jest jakby najlepszą rzeczą, która się pojawiła w historii ludzkości, a to swoją drogą. Także anime Myszka Miki. Było anime, znaczy był teoretycznie anime Myszka Miki, Goofy i Donald i tak dalej, bo było to Kingdom Hearts całe, nie? Okej. Nie wiem, czy kojarzysz. Nie. To taka gierka, wiesz, siła przyjaźni i tak dalej. O, moc przyjaźni, dobrze. No, tak jest. Prawdziwym skarbem byli ci przyjaciele, których poznaliśmy po drodze. Ale jest taka gierka i tam rzeczywiście jest jakiś koleś anime i jest Donald i tak dalej. I oni coś tam robią. W sumie nie wiem, o czym jest ta gra, powiem ci szczerze. Tak naprawdę. O mocy przyjaźni myślę, że jest. Dobra, proba. Dokładnie. Proba śmiga. No, po raz kolejny Christianer blokuje pylonem naturala Max Paxowi. Max Pax już dzisiaj nie pierwszy raz gra na tej mapie nawet. Barykady w naturalu pomimo braku rampy, ale on jest ryzykantem, jest kaskaderem. No i czy teraz Christianer to spróbuje ukarać, tak jak ten inny protoss, którego dzisiaj oglądałem, którego ksywkę oczywiście pamiętam. Wtedy był to Forgate, ale... No nie wiem. No Max Pax się obronił, to może... O, lepiej nie próbować Forgate'a. No proszę, to tego dawno nie widziałem, żeby ktoś Cybercora budował, żeby przedłużyć blokowanie wrogiej ekspansji. I to pomimo tego, że jest zelota, nie? To jest taka ciekawa sprawa nawet. Cybercore się stawia dlatego, że on ma 50 energii, punktów zdrowia czy tam wytrzymałości więcej od Gateway'a, więc lepiej Cybercorem niż Gateway'em tutaj, no bo i tak on zasilania nie potrzebuje, znaczy i tak nie ma i nie będzie mieć, więc lepiej Cybercore, bo kosztuje tyle samo co Gateway, a ma więcej wytrzymałości. Stalkery są i nawet idą i teraz najciekawsze, a jednak anulował, dobra. Taka zmyła. Tak, no tutaj trochę tak, w ogóle takie ciekawe oświetlenie na tej mapie, jak ja tak patrzę na nią, jakoś tak... A, no tak, trochę śnieży, tak. Znaczy to swoją drogą, ale jak sobie spojrzymy w ogóle, dobra, tutaj ta adeptka padnie. Tak jak pulsuje, sobie spojrzymy na ten drugi natural w ogóle, jak spojrzysz, ten, jakby w sensie ten niebieski natural. Ten jakby Max Paxa natural, o może Prawo, w ten sposób. A, dobra. To tutaj to w ogóle wygląda, jakby był jakiś zachód słońca, czy coś takiego, nie?
Tak jakoś, nie? Kumasz jakby. Okej, okej. No, w mainie jest jaśniej, w naturalu tak jakby ciemniej, jakby jakiś cień padał taki. W sumie? No, dobra, nie? Dobra, widzę to. Jest tutaj jaśniej, tutaj ciemniej, jakby... a tutaj też tak jest? A też chyba trochę. Jeszcze kowboja brakuje, żeby jechał w stronę zachodzącego słońca. Kuniów nam brakuje w StarCraftie. No. A dobra. Oj. Lecimy. Pylon oczywiście jest atakowany. O, ten Voidroid tutaj tak... Teraz zobaczymy, czy się uruchomi, a zniszczy pylona. O, albo i nie. Jeden Stalker atakowany. Ten Voidroid absolutnie bez szans, z tego co już widzę. Będzie musiał się wycofać. Jeszcze będzie próbował tutaj podlecieć. Okej, no zniszczył tego pylona, to jest irytujące. Od razu wycofka do maina ze strony Christianera. Tak by może obawiał się czegoś w mainie właśnie, że tu wleci. Także bardzo zachowawcza rozgrywka. No i ostatecznie to będzie tyle na ten temat, jeśli chodzi o ten haras raczej. Kolejna w ogóle takie późne orakle, to jest bardzo ciekawe, nie? Że jakby też może nie do końca się Christianer spodziewać drugiej orakli i w ogóle takiego właśnie trochę późniejszego harasu. I to może być bardzo ciekawe. Dobrze, dwie Oracle od Max Paxa znowu widzimy i do tego właśnie Voidray. Trzy Stalkery na trzy salwy niższą Oracle, dlatego zazwyczaj chcemy mieć właśnie trzy Stalkery w obu liniach mineralnych, albo więcej. Mm-hmm. Nie zaszkodzi. Zwiat no. Christianera. Widać by the way, właśnie cztery gateway'e. Aha, no. Zdążyłem zapomnieć powiedzieć, że ten koleś z tego Kingdom Hearts, jak biega z tym Donaldem i Goofim, to ma miecz, który jest kluczem. Czyli to jest miecz, ale jednak klucz. Taki jest, ma klucz na końcu. I ja w sumie nawet nie wiem, czy ten klucz coś otwiera, czy o co chodzi. I on bije tym kluczem. To bardziej taka pała jest, nie? No ale właśnie. Także nie wiem, o co chodzi, ale no Japan, nie? Japonia. I nie wiadomo, do czego to służy, żeby się każdy zastanawiał. No, dokładnie. To jest klucz do mojego serca, czy coś tam, nie wiem. Do mocy przyjaźni. Dokładnie. Otwierasz puszkę przyjaźni tam. Ja puszka Pandory, ale po japońsku. Dobra, Orakla czeka. Tutaj mam wyjście z Stalkerami ze strony Christianera, który no na ten moment też troszeczkę tak, znaczy nie, że ciężko to widzę, ale zaraz zobaczymy, bo tutaj może właśnie zaatakować ta Orakla. Ona właśnie w tym momencie się rusza od razu do linii mineralnej tylko po to, żeby... O, ładnie, tutaj już są te Blink Stalkery, to jest solidna obrona. Tego na co mnie spoko. I chyba anuluje tą bazę, no dokładnie tak. Solidnie to wyszło. No to muszę przyznać, że Christianowi naprawdę wyszło to fajnie. No, a i nie. Tutaj tej Oracle się nie uda rozwalić. Ładnie lata różnymi jednostkami Max Pax. Polak też oczywiście szybki jak cygan na bazarze. Ucieka. No tak jak powinien, ale nie wiem, czy tutaj właśnie powinien przez to pole spowalniające, bo to się może bardzo źle skończyć. Ale nie wskakuje Max Paxa, wydaje mi się, że mógł. Mm-hmm. O, może nawet straci. O! Nie straci Voida. No właśnie. Ale to jest taka ciekawostka, bo to wszystkie towery tak jakby dostają i tutaj jest dużo skałek, zobaczcie jak zadziała. O! Taka sytuacja. A nie, to zabija. Nie, zabija? Serio? Ale beka. A ja już myślałem, że będzie Beczunia Gaming. No i do tego jeszcze stracił trochę tych Stalkerów. A, też liczyłem. 28 litrów. No. Liczyłem na Brutality. Ale nic z tego. Widam. Faktycznie dużo jednostek posiada w tym momencie tutaj Max Pax, ale chyba i Christianer po przegrupowaniu ma podobne liczby, czyli... No, czyli się wszystko całkiem okej skończyło. Pytanie, co z tym Oracle jeszcze? Kurczę, no bo tutaj można wlatać i atakować te proby, to Oracle, to na pewno. Wow, i tu walczą? Myślałem, że się wycofa, ale jednak uznał, że może. No i faktycznie ładnie to się prezentuje, zwłaszcza, że bateria nie jest gotowa. Pylona też rozwalił w porę Max Pax. Oj. Ale Immortal wyjaśni. Tak jest. No i Immortal, tego 50 damage'a tutaj jeszcze bardzo ładnie zablinkował. Też nie do końca chce Max Pax podejmować tą rękawicę, tylko on się po prostu próbuje wycofać. No, tylko problem polega na tym, że Max Pax cały czas... On tak mega czuje tą grę, wiesz, tak mi się wydaje, że on... O, no teraz oczywiście stracił Oracle. On tak fajnie, wiesz, widzi, że okej, dobra, ja się wycofuję, ale gdzieś mam tą Oracle, mogę ją zaatakować, mój przeciwnik jest tu związany walką, wykorzystajmy tą sytuację, to jest taki... Taki mega oportunista i to jest super dobre w mojej opinii. To jest jeden z takich, no nawet nie sekretów, ale to jest jeden z takich bardzo dobrych umiejętności Max Paxa, którą świetnie wykorzystuje i dzięki temu wygrywa gry. Dokładnie. No, jak mało kto tak dobrze to robi, to co tutaj opisałeś, czy Oracle, czy Naterana na przykład z lotami świetnie wbiega w różne miejsca. W zasadzie w tym jest wybitny. Immortal cały czas daje bezpieczeństwo. Dobrze, że jest obserwer Polaka, dlatego łapki nie są za bardzo skuteczne, ale teraz ładnie wyłapał obserwera Stalkerami Max Pax, to mu się udało, ale to jest kolejny obserwer, więc pułapka ponownie zniszczona. Chwilę temu Christianer miał podobną liczbę probek, teraz się oczywiście znowu trochę to wykrzaczyło, stracił 9 robotników Polak, Max Pax żadnego. No i czas na czwartą bazę, obaj zawodnicy ją budują.
Tak, ja bym chciał tylko powiedzieć, że do pokoju weszła moja żona. Oho. Zgasiła światło. Nie, zgasiła światło i następnie usunęła się w cień. Więc jakby nie za bardzo ogarniam, co się tutaj teraz dzieje. Jak ale... przestaniesz mówić, to dzwonisz po bagiety, tak? Bo... Dokładnie, albo jakbyś usłyszał jakieś dziwne dźwięki, wiesz, nie? Tego typu rzeczy. Także no. Okej, trochę się to uspokoiło wszystko, jakby też nie za bardzo Krystianer chce wychodzić, obaj gracze po prostu co robią to po pierwsze upgrade'y, po drugie ekspansje. No i też szarża się nam tutaj kończy, kolejny obserwator też zastrzelony. Maxwax ma dwie te jednostki. No, nie podoba mi się to, że te skałki nie niszczą jednostek. To jest lipa według mnie. Tutaj rzeczywiście tu została upuszczona piłeczka, ewidentnie. Ale może coś jeszcze pomanewruje. Tylko kurczę, no z tymi disruptorami faktycznie problem będzie. No bo Polak, w ogóle Krystianer jakimś wielkim fanem tych jednostek nie jest od dłuższego czasu. Preferuje grać właśnie taki styl Zelotarchon. No, Stalkery też wiadomo, czy Immortali parę jak trzeba. No ale... No zobacz, Maxpax wbił się do Holandii na krzywy ryj i Zelot Maxpaxa się wbija do maina Krystianera tak samo. To jest jakiś... To jest jakiś szablon, który ja widzę w życiu tego zawodnika. Czekaj, cztery zeloty, tutaj Kanon próbuje to obronić, jak widać niezbyt wiele będzie w stanie osiągnąć ostatecznie. Dosyć dużo zelotów tutaj po prostu wbiegło, jakieś dwa próby padły, tylko jeszcze tutaj jest warping do maina z tego co widzę? Jednak nie. Nie, bo to był warping Krystianera. No i w zasadzie nic to nie zrobiło za bardzo, ja mam wrażenie, że timing tego też był taki sobie, wiesz, że tak jakby... Może najpierw Maxwell by chciał wyjść i dopiero wtedy jednocześnie tutaj próbować atakować takim warprismem, no ale nie robi tego. Czekamy na kolejne ruchy obu graczy. No niestety perspektywa cały czas lepsza dla Duńczyka, bo mam po prostu te disruptory. A Polak nie. No chyba, że jakoś je rozbroi. Skoczy, zniszczy szybko i ty... O nie, to nie, to się nie uda. O Boże, i ten disruptor. Oh, wow. Mega uderzenie, do tego kanon i super bateria. Nie do wzięcia ta batalia dla Krystianera. Nie, no tu jest absolutnie bez szans. Tutaj jeszcze taka pozycja też jest w mojej opinii nie najlepsza. Poleciała kolejna kulka, bardzo ładnie zahaczy jednego Immortala, no jedynego Immortala, którego posiada Krystianer na ten moment, który gdzieś tam próbuje jak kotwica być tego statku agresji, który powoli wydaje mi się, że idzie na dno. Jeszcze taki troszeczkę blink tam w bok, żeby... I nawet anulował Nexusa. W międzyczasie oczywiście atak tutaj, Kanon jakoś próbuje to wszystko bronić. Wow, mocny warping do maina. To jest to, o czym mówiłem, nie? Że jakby okej, dobra, ktoś mnie atakuje, jednocześnie wykorzystam tego warpizma i zdecyduje się po prostu na pociśnięcie tutaj. Według mnie wyszło to naprawdę dobrze. I w zasadzie to więcej Krystianer stracił w swojej bazie na tym ataku niż Maxpax. Dokładnie. Niestety złe wymiany. To i ówdzie właśnie kilku tych zelotów się zawieruszyło i umknęło uwadze Krystianera. No i zrobili robotę. No może też tam trochę stracił Maxpax, czy tego Warprisma, czy w zelotach trochę kryształów, ale... Polak jednak ma właśnie ostatecznie trochę większe straty. Kulka leci. No i robi robotę tu i ówdzie, wymusza jakieś blinki. Ej, ale... A, o, teraz jest jeszcze, kurczę, jeszcze jeden Disruptor i on też ładnie uderzył. Maxpax wysyła kolejne jednostki na kontratak. Polak tutaj goni. Fajnie, bo udało się zredukować w końcu liczbę Disruptorów. Tutaj kolejny szpagat jest potrzebny, nie był najlepszy, ale robił co mógł Krystianer. Kolejny Disruptor zniszczony. I tu jeszcze jedna kulka. No i znowu dwa Stalkery, czyli się ten Disruptor w zasadzie to... On praktycznie spłacił. Tak, to szkoda, że tutaj jakby to jest 50 limitu na 70, tutaj nie za bardzo są jakieś jednostki, które mogłyby kontynuować tą agresję, a szkoda, bo jakby miał troszeczkę więcej, to wydaje mi się, że to naprawdę, nie chciałbym mówić, że wygrana gra, ale tu mógłby zadać naprawdę bardzo konkretne obrażenia, także no. Po prawej stronie zniszczony warpism Krystianera, no i próbuje Polak zająć już swoją piątą bazę. Belg mają na środku, tutaj jest w ogóle bogaty gaz. No, trochę tutaj sobie pozwala Maxpax faktycznie, ale no chyba może, ma więcej. Ma też trochę lepszą kompozycję, chociaż na szczęście powoli się to odmienia. Jeszcze będą problemy z Dark Templarami, tutaj są dwie sztuki. Aha, no i ta baza zatrzymana. Chyba faktycznie gdzie indziej powinien szukać tego Nexusa Krystianer. Obaj będą mieć już za chwilę Disruptory. Pełny limit Maxpaxa. No i czekamy, czy kula da fulla znowu. O, aha. No, no i dała. I to całkiem mocnego. Chociaż to może nie, okej, on w ogóle nie sterował tą kulką, że nie wyszło to zbyt dobrze. Tutaj jeszcze jakieś archony w ogóle pozostawione, samopas. Może tutaj może było kulkę wystrzelić albo coś. Będzie miał miejsce blink, ale wstecz. Także tutaj nie za bardzo chciał. Ten jeden archon chyba za chwileczkę padnie. Dokładnie tak, ten drugi też był ostrzelony, w ogóle okrążony. Także absolutnie nic nie będzie w stanie osiągnąć.
No i na ten moment wygląda to bardzo, ale to bardzo źle, bym powiedział. Mam wrażenie, że o, jeszcze wyłączył mu te Robo Facility, więc nie będzie kolejnych tych. I jeszcze jakiś Darth Vader tutaj się w ogóle pojawił. Tu chyba nawet Obserwatora nie ma, z tego co widzę. W ogóle te Darth Vader tak nie do końca ogarniają. Teraz Obserwator podskoczył. Więc one w zasadzie zadały bardzo mało obrażenia. Obroni tą flankę tylko po lewej, także jest troszeczkę. Ale nie, wydawało mi się, że tego jest dużo więcej. No właśnie, tutaj wydaje mi się, że Max Pax tak troszeczkę za późno tutaj przychodzi i przez to stracił inicjatywę do zaatakowania tej bazy. Tak, zdecydowanie jest no taki mały plus dla Christianera faktycznie, że stracił tę inicjatywę Max Pax, ale nadal ciężko będzie się jakkolwiek przebić z perspektywy Polaka. 6 Disruptorów, no i właśnie, i znowu kulki się dobrze, bardzo dobrze wymieniły. No chyba, że teraz go dojedzie Christianer jakimś cudem. W sumie doskoczył, kilka kulek zniszczonych, teraz swojej używa Christianer, no ale bez szału. Tutaj oczywiście wielka kontra Max Paxa, no i kontra, która może... O, ja tutaj akurat Obserwer przelatywał. Dobrze, 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 akurat wybudowany. To jest mały plus w tym dużym minusie, rozdziela swoje Obserwery Polak. Tak, ale stracił mimo wszystko już 12 probów, nie? To tak trochę nie do końca zorganizowane to wszystko wygląda. I straty są mimo wszystko dosyć konkretne. Armii ma więcej, rzeczywiście, niestety kulka nie za bardzo trafiła w cokolwiek, ani jedna, ani druga. Niestety oczywiście dla Polaka, że nie stracił ani jednej jednostki. Max Pax konkretne nadwyżki, bo to nie jest bank, on ma 170 limitu. Może tu jest sobie przywołać 15 tych. 15 zelotów albo coś podobnego. No, tutaj Blink bardzo ładnie ratuje. W zasadzie połowę armii Max Paxa. Chociaż sam może... A nie, to jest trosze, to jest bait? Czy nie? Okej, dobra, będzie w stanie chyba... nie w ten sposób. Tu jeszcze jeden był z lewej. Ale... Okej, to wyszło fatalnie. No, dwa Disruptory chyba tam utracił od tej lewej strony Christianer. W każdym razie, no dużo za dużo. Obrywa tu i tam, no i... A Max Paxa nie ubywa. W zasadzie to... Zdecydowanie szybciej zakłada kolejne bazy i je zabezpiecza. A tutaj nieźle nawet Christianer, ale też no nie było takiej jednej soczystej kuli, której szukał. No i 26 probek straconych od tych Darthentarów, od zelotów w różnych miejscach. No, będzie dalej tracić w ogóle tak. 99 probek ma Max Pax, taki zerk proto znowu. Taki dokładnie. Styl. No tutaj rzeczywiście ta ostatnia batalia wyszła całkiem fajnie na konto Christianera, tylko to problem polega na tym, że Max Pax właśnie ma o wiele lepszą gospodarkę. I druga sprawa to jest to, że on cały czas gdzieś jest, nie? To jest, no nie wiem jak to nazwać po prostu, ale rozbiera go troszeczkę tutaj. Chociaż wydaje mi się, że teraz już w sumie w tym momencie chyba idziemy na base trade'a. Ciężko powiedzieć właśnie, no na pewno ta baza padnie. Ten Nexus tutaj wysunięty bardzo mocno do przodu, ładnie teraz te dwa Disruptory złapane, ajajaj, tutaj naprawdę to zabolało, nie wiem czy ten Nexus padnie w końcu czy nie, czy o co tam chodzi, tutaj w ogóle też nie za bardzo w ogóle te budynki giną, ja nie wiem co panowie tutaj jakoś tak, czy to jest jakieś takie bicie się po plecach bardziej, po łapkach, delikatnie? Ej, to jest najwolniejszy base trade, jaki kiedykolwiek widziałem. What the hell? No nie mają za dużo jednostek. Czy ty przypadkiem kliknąłeś na minus, tak jak w tej grze z tym, z 4G kiedyś? Czy nie pamiętam, kto to już był? No tak było tak, że... Nie pamiętam też graczy na 100%, ale kiedyś można było z pozycji obserwera spowolnić grę. Teraz już na szczęście się nie da. Ale sądzę, że tutaj Christianer szuka tego, żeby po prostu rozwalić wrogą produkcję, zwłaszcza Disruptorów, no a poza tym ogólnie produkcję. Mm-hmm. Wiesz, ekspansje nie są tak ważne, jak rywal nie może nic zbudować. Więc faktycznie tutaj chyba taka metoda od Polaka. Jest jeszcze nadzieja, bo ma 92 limitu armii na 79, też ma kulki, no ale niestety Max Pax mądrze ewakuuje się, jednocześnie dostawiając kanony, więc tutaj kilka jednostek straci Polak, no i tutaj przede wszystkim upatruje swojej szansy Max Pax, są Disruptory, no straci. I trafia. Ciężki temat. To jest niestety minus. Tutaj zresztą wszystkie te Nexusy teraz się palą po lewej stronie, oprócz tego na godzinie 6.30. No i nawet Max Pax to widzi, także on doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że tutaj znajduje się kolejna baza, to mogło wyglądać naprawdę fatalnie. W każdym razie, no te kulki to tak z obu stron. Problem polega na tym właśnie, że dużo więcej kulek posiada Max Pax! Jezusie! Wyliczone. Może tylko... Kalkulator... No. Tylko nie Obserwerem, Christianer, tylko nie Obserwerem. O Jezu, nie, tylko nie Obserwerem. No dostał kulą znowu, super bateria pomaga. Yep. Jeszcze sporo jednostek ma Christianer, ale to jednak jest to wiele mniej. No w różnych miejscach na mapie Max Pax ma jeszcze kolejne jednostki, a przede wszystkim ma produkcję. 2000 przed chwilą było w banku, teraz 1500 i... No wygrał Max Pax niestety. Tak. GG. Jednak... Backslash GG.
A ta liczba baz, te kanony, to całe zaplecze, 100 probek wcześniej robi robotem. Mhm. Haj, no szkoda, bo w zasadzie, no, do końca wyglądało to ekstremalnie emocjonująco. Bardzo ładna gra obu zawodników, no ale zasłużenie Max Pax w finale. A, bardzo konkretna rozgrywka. Tak, ładnie pocisnęliście, niezłe gry. Pokazali nam Polacy, ale właśnie odpada ostatni na polu bitwy, Christianer. Także Max Pax w finale po raz, no już, no tak, co najmniej kilkanaście razy był w tym finale na pewno Max Pax w Open Cupach. No a z drugiej strony Hero Marine ze Skillosem. O, jest już poza grą Hero Marine od 8 minut, co oznacza, że pewnie już jest w finale, albo może Skillos go pokonał. Chociaż Skillos jest w replayu, to raczej ten, kto jest w replayu, ten przeważnie przegrywa, no bo chce tam zobaczyć, co zrobił nie tak. Taka jest reguła.